Cześć, witajcie z tej strony. Jak zwykle Pan Dolar, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy bitewkę widza użytkownika Grzesiek97, znanego na kanale jako Hakan. Hakan wysłał bitewkę na KW220, więc, że tak powiem, jemu oddaję głos w tej bitwie. Zobaczymy, jak sobie poradził, jaki wynik zrobił. Losowanie bardzo dobre, jak widzimy, jesteśmy na topce. 85 pocisków zwykłych, o penetracji 99 i uszkodzeniach 110. Goldy 121 uszkodzeń i haeczki 38 przebicia. Dużo haeków kolega wozi, tutaj zauważyłem od razu. Zestawik bardzo standardowy, mały zestaw, mała apteczka i duża gaśnica, czyli tak jak wozi tak naprawdę większość z nas. A zanim bitewka rozkręci się na dobre, chciałem tutaj podziękować wszystkim wspierającym kanału Pandolar VOD. Jest to Konwan11, nowy wspierający, Joke, który wspiera od 2 miesięcy, Kamil z MTG Squad, który wspiera od miesiąca, Hakan, który wspiera od niecałego miesiąca, Yellow, który wspiera od miesiąca oraz Kamilos MR, który wspiera kanał już od 4 miesięcy. Dziękuję chłopaki za wsparcie, dziękuję za zaufanie, postaram się jak najlepiej wykorzystać wasze pieniądze, dziękuję bardzo za sponsorowanie tego kanału i przejdźmy sobie już do bitewki. Jedziemy dość nietypowo jak na czołg ciężki, bo jedziemy tutaj na prawo. Z reguły na tej mapie, przynajmniej ja, jak i większość ludzi, u których to widziałem, jeździ się na lewo. Aczkolwiek zobaczymy, co koledze uda się tutaj zrobić. Mamy tu jeszcze trzy pojazdy, KW1, Excelsior oraz z tyłu VK. Czyli tak naprawdę trzy czołgi ciężkie oraz Magic. Więc o ile nie będzie tu jakoś multum wrogów, to możemy spokojnie pokusić się o po prostu spuszowanie tutaj tej flanki i rozjechanie przeciwników. Niestety, moje piękne słowa już zaczynają się obracać przeciwko mnie, bo aktualnie mamy 0 do 4. Nasza drużyna pada jak muchy, 4 czwarte tiery stracone, ale my zaczynamy. Kolega właśnie podjeżdża. Pierwszy strzał za 130. Drugi strzał i mamy pierwszego fraga. Teraz celujemy w Matyldę. Niestety pierwszy strzał nie przebity, ładujemy golda. Co my tu mamy? KW1, KW1, 840 hapsa. Przy naszych uszkodzeniach to będziemy musieli naprawdę sporo w tą KW1 postrzelać. Niestety, my się odbijamy, KW1 już nie i pakuje nam bułę za ponad setkę. I kolejne 322 uszkodzenia na koncie KW1 wroga. My też się nie pierdzielimy, oddajemy dwa strzały, teraz trzeci i na tyle pojawia się PZ3J. Na szczęście odbija się, ma słabe stokowe działo i na tyle pojawia się jeszcze T14. No to teraz tutaj Hakan ma nie lada wyzwanie. Na szczęście drużyna pomaga, pozbywa się KW1, ale mamy już 4 do 9, moi drodzy. Cała tamta flanka padła, zanim ta zdążyła się jeszcze rozgrzać, więc będziemy musieli za chwilę wracać na bazę. Ale Hakan się nie poddaje, ma już 1100 demerza na koncie, 69 po spocie i jeden odbity pocisk, a właściwie 2, 140 zablokowany przez pancerz. I prawdopodobnie będzie chciał wyjechać na tę 14 i ją skończyć. Myślę, że to dobra decyzja, mamy 5 do 11, moi drodzy. Więc jakby nie było, nie jest to dobry wynik. Na szczęście tutaj ładny ram, 150 starana, tę 14 odbija się jeden raz. Odbija się drugi raz, mamy 6 do 11, co dalej nie jest dobrym wynikiem. Została tylko czwórka naszych bohaterów z tej flanki, a jak widzimy, drużyna po prawej stronie, po lewej stronie nie zrobiła praktycznie nic. Tutaj jedynie, jak widzimy, ten Type T34 zniszczył dwa pojazdy przeciwnika. Aczkolwiek nie wygląda to ciekawie. Wróg ma 5 czołgów przewagi, a my jesteśmy skupieni w lesie, praktycznie bez spotera, no bo ta fałka też za szybko nie jeździ. Niestety Hakan oddaje dwa niecelne strzały. Teraz trzeci musi celować z wyprzedzeniem, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. No i czwarty strzał również niestety odbity. Na szczęście piąty wchodzi i tutaj trafiają przeciwnika za 105. Chyba chciał się przełączyć na zwykłe pociski, ale uznał, że jednak zostanie na goldzie. Nie dziwię mu się. Te zwykłe pociski, tak jak widzieliście, mają 99 penetracji, co nie jest dużą wartością. Tym bardziej, że mamy wielkiego kloca, który jednak flankować nie może. Aczkolwiek na takie czołgi jednak oszczędzałbym golda, patrząc na to, jak szybko kurczy nam się amunicja. Zostało nam 10 pocisków. Mamy T34, a właściwie Type'a T34, czyli chiński odpowiednik. Drugi strzał za 99, mamy już 1900 uszkodzeń, co jest fajną wartością, jak na piąte tiery. Już przekroczyliśmy barierę 2000 i nie zatrzymujemy się. Punktujemy wrogów, staramy się nie tracić hapsa.
I kolega będzie chciał go skończyć i udaje się. Tym sposobem mamy czwartego fraga i 2300 uszkodzeń, moi drodzy. To już jest naprawdę fajna wartość. 8 do 12 niestety. Wrogowie wylewają się na nas, a nasze czołgi ciężkie też nie mają łatwego życia tam po drugiej stronie. Mamy KW-1 na stokowym działku. Kolega tutaj się z nim łączy, ramują się nawzajem. I w tym momencie kończy nam się gold, niestety. Ale kolega nie poddaje się, strzela dzielnie. I udaje mu się wykończyć KW-1. I w międzyczasie jeszcze widzę wykończył PZ-kę 3J. Nie, to tutaj, dobra, nieważne, wybaczcie. Ale mamy szóstego fraga, 3150 uszkodzeń, więc już naprawdę kozak. I kolega w tym momencie zostaje sam na pięciu, więc cholernie ciężka sytuacja. Mamy 279 HP, mamy tylko pociski zwykłe, no i haeki, które na nic nam się nie zdadzą. U przeciwnika dwa Włochy, sztuk 4, AT-2 oraz RAM 2, czyli nie najgorsze pojazdy. Powiem wam, moi drodzy, że to może być ciężkie, to może być naprawdę ciężka bitwa do wyciągnięcia. No bo umówmy się, jesteśmy naprawdę w krytycznej sytuacji. Pojechać nie możemy, bo wróg może zająć nam bazę, a powrót z tym klockiem będzie niemożliwy i po prostu skapują nas. Wyjechać na wroga już nie wyjedziemy, bo całe HP skurczyło się podczas walki. Co nie dziwne, bo kolega stracił tak naprawdę tylko 630 HP, a jednak zabrał wrogom aż 3000 i to ponad. Więc myślę, że nie ma tutaj co w ogóle mówić o złym zarządzaniu HP-kami. To po prostu naturalna kolej rzeczy. Kolega zrobił 6 fragów, kolega zrobił 3100 damage'a. Już mu piszą pull, tutaj hakam daje, odmawiam. Szczerze mówiąc, w takich sytuacjach ja też nie wierzę w zwycięstwo, ale kolega nie poddaje się. Zajął całkiem dobrą miejscówę. Teraz czeka prawdopodobnie na przyjazd wrogów. Nawet myślę, że nieprawdopodobnie, tylko po prostu czeka na nich, ale widzę, że kolega jest niecierpliwy i próbuje się tu wychylać, szuka tych przeciwników. Jednak nie może sobie pozwolić na sytuację, kiedy pięciu wrogów wyleje się na niego w jednej chwili, bo to będzie definitywny koniec naszego bohatera i koniec tej jakże zacnej bitwy. Ale szkoda by było, bo jeżeli kolega zrobi tutaj pula, ja powiem wam szczerze, po prostu widziałem, że to jest dobra bitwa i mówię, dobra, to słuchajcie, nagrywam. Nawet nie przejrzałem tych wyników, więc kolega robi siódmego fraga, 1200 uszkodzeń i mamy AT-2, to będzie ciężki przeciwnik, niestety przebija nas. Ajajajajaj, 140 hapsa i wróg kapuje bazę, więc myślę, moi drodzy, to jest już definitywny koniec. Chyba, że wrogowie zjadą skapa, ale myślę szczerze, że ta bitwa już jest nie do uratowania. AT-2 trzyma naszego bohatera, zostało nam 142 HP. No i kolega wyjeżdża. Próbuje, widzę, zdetrakować przeciwnika. Ale chyba coś się udało, moi drodzy. Czyżby AT-2 nie miał... Tak, AT-2 nie ma naprawiaczki, aczkolwiek kolega też nie potrafi zadać mu tutaj obrażeń z damage'em. Ale udaje się, znalazł dobry punkt i teraz doi sobie AT-2. Niestety wrogowie skapowali bazę. No ale bitewka bardzo zacna. Moim zdaniem kolega odwalił kawał dobrej roboty, zagrał naprawdę fajną potyczkę. No spieprzyła drużyna po lewej stronie, która zrobiła prawie nic. Kolega sam zabił połowę drużyny wroga. Niestety nie pomogło mu to w uzyskaniu zwycięstwa. Aczkolwiek bitwa naprawdę zacna. Myślę, że warta pokazania. Pokazania jak KW-222 jest mocny. I po prostu myślę, że była to fajna, szybka, emocjonująca bitewka. Trwała ona 8 minut. Więc ja dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam was jeszcze oczywiście na screeny końcowe, więc widzimy się już po krótkim cięciu. Dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie teraz do screenów końcowych. Jak widzicie, niestety porażka, zresztą widzieliście to już w bitewce. Mamy tu MK, Brutala, Pojedynkowicz, Ogień Skuteczny, Kuloodporny, Spartanin, Stalowa Ściana, Duży Kaliber i Specjalista. Jak widzimy, mamy tutaj 7 fragów, 3680 uszkodzeń, 1220 bazowego expa, 8 medali. Co do naszej drużyny, no ocenicie sami. Moim zdaniem tutaj 10 osób od dołu to jest totalny dramat. Tutaj kolega, ta Fałka i typek zagrali dobrze. Kolega zagrał wybitnie, tu Fałka bardzo dobrze.
typek i kawulec ok. Excelsior coś tam zrobił, no a poniżej to już chyba nie ma za bardzo dogadać. W odróżnieniu od teamu wroga, który jak widzicie był bardzo równo podzielony. Tu przeskoki są raptem o 200-300 damage'a. A jeżeli prezentuje się to na skrzyniach końcowych, jeżeli chodzi o kasę i strzały. 48 oddanych, 41 trafień, 31 przebić, 60 tysięcy zarobku. Mamy niestety w sumie, znaczy mamy 65 tysięcy zarobku, ale po odjęciach kosztów jesteśmy minus 13 tysięcy. 2600 expa po, tak powiem, pomnożeniu. Więc nie najgorzej. Myślę, że bitewka wypadła fajnie, myślę, że bitewka była ciekawa do oglądania. Ja koledze życzę tylko więcej takich bitewek, ale z lepszą drużyną po swojej stronie. Mam nadzieję, Hakam, że następne bitewki, które mi podeślesz, będą już wygrane i że będziemy mogli pokazać, jak niszczysz wrogów wraz z swoją drużyną, a nie dajesz z siebie wszystko, żeby na końcu i tak przegrać. Ale co jak co, kolego, tutaj gratuluję ci bitewki, dzięki, że wysłałeś im akurat do mnie. A wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie lajka, zostawcie suba na kanale. Zapraszam do zapoznania się ze sponsoringiem, zapraszam do wejścia na moje social media, Discord, Facebook i Instagram. A ja żegnam się z wami, komentował jak zwykle Pandolar, trzymajcie się i do następnego, hej ludziska, piona!